Gigantyczny karambol na łączniku między Świdnicą a autostradą A4 na Dolnym Śląsku. Zderzyło się tam ponad 20 samochodów, 3 osoby zostały ranne. Karambol rozpoczął się od czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Później kolejny samochód osobowy chciał zwolnić przed miejscem wypadku i wpadł w poślizg. Odbił się od tira i uderzył w barierę. Bardzo śliska nawierzchnia sprawiła, że kolejne auta nie nadążały hamować i wjeżdżały na siebie. Łącznik między Świdnicą a autostradą A4 jest zablokowany w obu kierunkach. Generał Waldemar Skrzypczak stracił pracę w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Zdaniem generała to decyzja polityczna, która przyszła z góry. Powodem miały być krytyczne wypowiedzi pod adresem Bartłomieja Misiewicza, rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. Były dowódca wojsk lądowych, był etatowym doradcą Instytutu w Zielonce. Zajmował się kluczowymi programami w zakresie technologii i kontaktów międzynarodowych. Ani MON, ani kierownictwo Instytutu nie potwierdziło informacji o zwolnieniu. Donald Trump przyleci do Polski. Administracja prezydenta USA przyjęła zaproszenie. Wystosowała je nie tylko strona polska, ale także prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. Przywódcy obu krajów chcieliby, aby wizyta prezydenta Trumpa w Polsce odbyła się podczas planowanego w lipcu szczytu Trójmorza. Dokładny termin przylotu prezydenta USA nie jest jeszcze znany. Trwają ustalenia w tej sprawie. Smog nie odpuszcza. Stan powietrza w wielu miastach Polski jest bardzo zły. Najgorszą sytuację mamy w dużych miejscowościach: Lublinie, Kielcach, Katowicach, Krakowie czy Poznaniu. W Warszawie aż o połowę wzrosła liczba pacjentów zgłaszających się do szpitali w ostatnim czasie. O 30% chorych na migotanie przedsionków. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, a wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.